Dzień dobry Państwu. Wspólnie z panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewą Borkowską i koordynatorem do spraw dostępności i osób z niepełnosprawnościami Pawłem Iwaniukiem przedstawimy dzisiaj Państwu informację o realizacji wdrożonego przez nas już w zeszłym roku programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w Białej Podlaskiej. Już zrealizowanymi przez nas postulatami z przyjętego w ubiegłym roku programu było powołanie przeze mnie koordynatora do spraw osób z niepełnosprawnością oraz wprowadzenie w Białej Podlaskiej programu asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością. Kolejnym podejmowanym przez nas przedsięwzięciem, którym chcemy wesprzeć osoby z niepełnosprawnościami i ich najbliższych, jest program opieki wytchnieniowej. Jest to program dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Biała Podlaska otrzyma na ten cel kwotę 600 tysięcy złotych, natomiast 120 tysięcy złotych będzie stanowiła partycypacja naszego miejskiego budżetu. Program ten będzie miał na celu wsparcie rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Tak jak wspomniał Pan Prezydent, oferta usług w ramach programu Opieka Wytchnieniowa skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. W ramach programu każdy beneficjent może bezpłatnie skorzystać z 240 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego, 14 dni opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego oraz 40 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalnego poradnictwa. I mówimy tutaj o poradnictwie psychologicznym lub terapeutycznym oraz wsparcia w zakresie nauki, pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki. Aby skorzystać z programu, należy wypełnić kartę zgłoszeniową do programu Opieka Wytchnieniowa edycja 2020 i złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, który jest realizatorem programu. Kartę w wersji papierowej można pobrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Piłsudskiego 24 bądź pobrać ją ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy, adres www.mops-biała-podlaska.pl. Tam Państwo znajdziecie również wszystkie informacje dotyczące programu. Zachęcam też do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod numerem 83 341 64 55. Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania oraz wyjaśnią wszelkie wątpliwości związane z programem. Program Opieka Wytchnieniowa jest elementem szerszej koncepcji działań na rzecz rodzin osób z niepełnosprawnościami miasta Biała Podlaska. Jest to program, który w ramach naszych rozmów z panem prezydentem Litwiniukiem oraz panią dyrektor Borkowską określiliśmy mianem koncepcji wychodzenia z domu. Naszym celem jako miasta Biała Podlaska jest podnoszenie jakości życia tych rodzin oraz wspieranie ich w codziennych czynnościach. Na początku naszego dzisiejszego spotkania pan prezydent Litwiniuk wspomniał o programie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami miasta Biała Podlaska. W związku z trwającą jeszcze epidemią koronawirusa oraz reżimem sanitarnym, który z niej wynika, część działań wymienionych w programie jest obecnie trudna lub niemożliwa w realizacji, jednak zapewniamy, że cały czas pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami skierowanymi do tej grupy mieszkańców i mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy Państwa mogli poinformować o kolejnych projektach realizowanych w tej kwestii. Tymczasem gorąco zachęcamy mieszkańców Białej Podlaskiej do korzystania z programu Opieka Wytchnieniowa.